Halo, halo, dzień dobry. Dzisiaj sobie otwieramy skrzyneczki w Box Simulator for Brawl Stars Open That Box. Bardzo fajny symulator otwierania z tych skrzynek. Otwierałem w sumie chyba w Lemon Boxie ostatnimi razy. To było chyba, nie wiem, z pół roku temu, ale było całkiem zacnie. Stwierdziłem, że kurczę, pokażę wam kolejny symulatorek. Teraz tak, generalnie jak widać, grałem sobie troszeczkę w tą gierkę, mam drugi level tutaj na naszym tajnym moim Andrzeja projekcie. Tutaj nikt nic nie widział. Proszę bardzo, zmieniamy nickname specjalnie na tutaj na potrzeby odcineczka. Dobra, jeżeli chodzi o zadymiarze, których mam, proszę bardzo, już wam pokazuję. Jeżeli chodzi o moich zadymiarzy, mamy Shelly, mamy MZ, mamy Tika, mamy Dynamike'a, 8-bitowca, Colta. Proszę bardzo. Generalnie gierka jest dostępna na Androida i chyba na iOS-a bodajże. Nie jestem pewien co do właśnie iOS-a. Dobra, mam tu jakieś 12 ticketsów, 277 coinów, 0 gemów. No to otwórzmy na początek darmową skrzyneczkę, proszę bardzo. Jedyne czego się obawiam to tego, że nie włączyłem... Właśnie, kurka wodna, nie włączyłem reklam, a nie będzie mi się chciało robić cięć. Ajajaj, dobra, już trudno. Dobra, jeżeli chodzi o tikety, mam ich za mało, żeby tutaj cokolwiek zrobić, ale mamy tyle coinów, odpowiednią ilość, żeby sobie zakupić właśnie tego boksika. Na chwilę jeszcze tylko zobaczę w sklepie. Ile kosztuje 15 ticketów jest za gemy? Ojejku, dobra, nie stać nas w ogóle. Tutaj możemy kupować sobie gemy za coiny, tikety za gemy i tak dalej, i tak dalej. Coiny z kolei też za gemy, są też skiny. Generalnie te skiny w tych symulatorach otwierania skrzynek są niemalże identyczne. Dobra, kolejny tutaj. Coiny, MZ. O, i mamy tutaj Broka, proszę bardzo, nawet jakiś zadymiarz wydropił. Szkoda, że one tak nie dropią w prawdziwym Brawlu. W ogóle właśnie, w tym symulatorze możemy sobie nasze tutaj, naszych zadymiarzy, których mamy. Proszę bardzo, select, jeden. Gdzie jest tutaj drugi? Jest i Shelly. Jest i powiedzmy, którego z nich lubię najbardziej. Tik jest spoko, ale weźmiemy 8-bitowca, bo tak będzie fajnie wyglądało. Możemy tutaj sobie ich właśnie tak wystawić, że tak to ujmę. Co prawda nie mają animacji, no ale no, trudno. Dobra, Jesse, 8-bitowiec, nic ciekawego tutaj nie ma. Dobra, to nas jeszcze nie stać. To co, skrzyneczka za 200, a spróbujmy, pewnie jakiś shit będzie. No, zgadłem, nie opłacało się to kompletnie. Tylko tutaj powerki dostaliśmy, powerpointsy. Dobra, tutaj też nic ciekawego. Proszę bardzo. 8-bitowiec, nic nie ma. Trudno. Lecimy z kolejną. Coiny, tick, Shelly. O, 6 gemów właśnie. 6 gemów. To są dopiero pierwsze gemy, które tutaj zebrałem. Nieźle. Nieźle, nieźle. Lepszymy sobie może jakąś postać na dwójkę typu właśnie MZ. Mamy te coiny. Już nie mamy... Aha, dobra. Nie ma już tyle punktów. Spoko. Bałem się, że nam coin jakoś wcięło, ale tutaj raczej chodziło o punkty. Dobra. Lecimy z kolejną skrzyneczką. 17 coinów, 5 punktów do Bo, 3 do Tika. Nic ciekawego. 19, 5, 5. Też nic ciekawego. Kolejna skrzyneczka. Coiny. Tik. Shelly. No i Pogchamp. Dobra. Kolejna darmowa skrzyneczka. 14, 5, 7. O, 4 tiketsy. Ale chyba nam... Już zapomniałem. Moja tutaj długa pamięć. Zapomniałem, ile tam tiketów było potrzebne. Właśnie, tutaj mamy też questy. Za zdobycie podstawowych brawlów 3000 monetek i 100 gemów. Spoko. Dobra, lecimy dalej. 18, 7, 5. No nic ciekawego. 17, 6, 5. I on cały czas same, tutaj jak widzicie, powerpointy dostajemy. Czyli tak właściwie nic ciekawego. Proszę bardzo. Lecimy dalej. O, plus 5 gemów. No gemy to na razie są useless. O, mamy Bulla. Kolejny zadymiarz, drugi dzisiaj. To pan Bull. Dobra, spoko. Nie, nie chcemy tutaj grać w inną giereczkę. Absolutnie. Dobra, plus 10, plus 4, plus 4. O, i tiketsy. O, i w końcu możemy zagrać sobie w mini giereczkę. Dobra. Mamy tutaj choose card, mamy catch brawler, mamy ruletkę.
Z tego co pamiętałem, to ta ruletka jest najnudniejsza, ale ją weźmiemy sobie w sumie. Okej. Okay. Take a risk. Dobra, mamy tutaj 40% szans na zgarnięcie tiketów, 29% szans na zgarnięcie gemów, 5% szans na zgarnięcie podstawowego skina, kolejne 5% na zgarnięcie rzadkiego skina, super rzadkiego, epickiego, magicznego, legendarnego, 1% na jackpot. Czyli najprawdopodobniej dostaniemy no niemalże więcej niż połowa szans, że dostajemy albo ticket, albo gem, więc sprawdźmy to. Jak tutaj nawet na tej ruletce nie ma... No nieźle. No ale o coinach nie było nic mowy. Oszukali nas normalnie z tymi, z tą ruletką. O, Rico! Nawiasem mówiąc, Rico to chyba postać, którą najbardziej lubiłem grać. Ażbym sobie pograł w Brawl, ale jednak nie, to... Takie powroty do gier to nie jest najlepszy pomysł. Dobra, Rico. 8-bitowiec, też nic ciekawego. Coiny, tick, Rico. Właśnie, sprawdźmy sobie, za ile były te gemy. Ojeju, za 700 coinów. No sporo całkiem. Sporo, nie powiem, że nie. Dobra, 19. 3, 6. Okej. Okay. Proszę bardzo. Plus 7. Tak to wygląda. 13, 4 i 6. O, jeszcze 4 gemki. Spoko. No na razie tutaj, jak widzi, nic ciekawego na mnie dropi, to może... Nie będę koniecznie to komentował. Zastanawiam się, czy nie zakupić tej skrzynki za 200 coinów, ale trochę nas oskamowali ostatnim razem. Dobra. Lecimy sobie dalej. Kolejna skrzyneczka. 19, 7, 5. No dobra. W takim bądź razie. O! Możemy wziąć sobie tej nagrodę, 200 gemów. Spoko. Czy coś jeszcze mogę odebrać? Póki co to nie. Dobra, mamy 200 gemów. Możemy otworzyć sobie tutaj 3-2 megaboxy albo kupić skinka. To jest teraz tutaj pytanie. Co wolimy? Ja myślę, że sobie otworzymy te megaboxy. No i... O! Nita wydropiła. Okej. Okay. Oj! Bibi. Jakby taki megaboksik w realu nam dropnął, to normalnie, powiem wam szczerze, może ja mi się ucieszę. Dobra, weźmy sobie Bibi, bo lubię tę postać. O, tutaj ona jest. Lecimy z kolejnym megaboksikiem. O, ten wyczuwam... O! Może jednak nie będzie aż taki słabszy. Poco. Bibi. No jednak był słabszy. Ale 16 gemów, fajt. Całkiem spoko w sumie. Mamy 30 gemów za Frico. I mamy 1000 tego ponad. 1000 coinów. Dobra, tak patrzę, w tym sklepie nie opłaca nam się za bardzo tutaj cokolwiek robić. Dobra, bo MZ to tyle. Dobra, też nic ciekawego. Dobra, kolejna darmowa skrzyneczka. Coiny, Dynamite, bo. Dobra, jeszcze jedna. Dobra, jeszcze otworzymy sobie poza tą 3. Taki mam zacny plan. Dobra, to nic nie ma. Otwórzmy sobie tą za coiny jedną. Dobra, może dwie nawet. Choć widzę, że ona jest tak... No właśnie, ona jest tak bardzo średnio opłacalna. Może tak to ujmę. Tik. No i ostatnia skrzyneczka. Dobra, tak to wygląda. Może ulepszmy sobie tych brawlerów na sam koniec, żeby nie było. Tutaj nic nie ma ciekawego. Nie, to rzeczywiście nie ma ciekawego do ulepszenia. Questy. A to już wzięliśmy, dobra. Dobra, dobra. Okej. Okay. W ogóle często w tych symulatorach są statystyki, tutaj chyba ich nie ma. Tutaj możemy sobie nie zresetować. O, awatarek możemy sobie zmienić. Dajmy na przykład na, powiedzmy, Sandy. O, bo czemu by nie. Tło możemy sobie zmienić. O, tu mamy statystyki, dobra. A możemy sobie kolorniku zmienić. Zmienimy sobie na, dajmy na to, nie wiem, na taki. Chociaż nie jest brzydki.
Nie mogę zjechać niżej. Gra jest popsuta. Dobra, to na taki w takim razie. Dobra, póki co tworzyliśmy 57 skrzynek, 4 te boksy, 3 wideoboksy. Najśmieszniejsze jest to, że ja tylko jednego wideoboksa otworzyłem, który nie wiem, czy będzie na nagranie, bo tam się ekran trochę skraszował. 2 questy i 14 brawlerów. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o ten opening. Myślę, że za jakiś czas możliwe, że zrobię kolejny. W sumie tego typu gierki są całkiem fajne, nie? Jeżeli ktoś nie ma kasy albo punktów na otwieranie skrzyneczek, to może sobie spróbować swoich sił w tym symulatorze. Jak nie zapomnę, to go gdzieś tam podlinkuję niżej. A tymczasem trzymajcie się i papatki. Zapraszam już niebawem na Slime Ranchera, bo będzie na dniach.